wiecie, mam na imię Sylwia. Bardzo się boję tutaj, akurat cokolwiek powiedzieć, ale uwielbienie walczyłam. Ze swoim życiem nie wychodziła, albo wychodziła. Nawet debatowałam z moim Bogiem, mówię, niech Artur coś jeszcze powie, żebym ja wyszła. Kurczę, ale on nie powie drugi raz, już raz ci powiedział, nie? Już stoję krok wyżej, ty albo ze mną idziesz, albo nie idziesz. I chciałabym powiedzieć szybko trzy rzeczy. Byłam przekonana, znaczy byłam przekonana, jestem przekonana, że ja życie oddałam Bogu kilka lat temu, tak? Ja mam wiele sytuacji przeżytych z Bogiem, tylko chyba brakło mi tam pewnych prawd. Bo o ile w dobrych rzeczach, o ile nawet i w trudnych, on ze mną był, to on trochę się objawiał i znikał. Mówię, kurczę, no ja nic nie mogę z tym zrobić, jestem taka bezsilna. Mówię, kurczę, niby gdzieś tam później usłyszałam Bóg wszechmogący. No właściwie jeszcze nie usłyszałam. Wcześniej właśnie z lęku, którego mi się pojawiał, a w który nie wchodziłam, wpadłam w depresję. I niby od czasu do czasu miałam namaszczenie, niby od czasu do czasu wierzyłam i przestawiałam góry, ale coś było nie tak. I właśnie na początku tego roku popadłam w stan depresyjny. Bóg powołał mnie do pewnej rzeczy, a ja jeszcze nie, a ja się bałam. I stało się tak, że przyszła depresja. Ja nigdy wcześniej nie miałam zdiagnozowanej depresji, ale coś mi nie grało. Ludzie ze świata, pewna sytuacja, ludzie ze świata byli odważniejsi ode mnie. Mówię, kurczę, co jest, nie? Ja tak blisko Boga, mówię. I ta kobieta, która jest w ogóle ze świata, jest odważniejsza ode mnie. Mówię, coś nie gra, nie? Coś jest nie tak. I wyjechało moje dziecko na wakacje, ja się rozleciałam. Przyjechały do mnie dziewczyny. Pewnie część z was trochę o mnie słyszała z tego, co ja słyszę, jak jestem tu przedstawiona. Wiecie co, one powiedziały do mnie, właściwie Marta do mnie powiedziała, mówi, Sylwia, ty masz depresję. A ja do niej, no i co? Wiecie, takie coś, że z tym nie można nic zrobić, nie? Że, mówi, jak to co? No modlimy się, nie? I wiecie co? Modliłyśmy się. To były ciężkie 3 dni, jeszcze to była kwestia czytania Pisma Świętego i Ewangelii Świętego Jana. Choćbyście zniszczyli moją świątynię, ja w 3 dni odbuduję. Ja miałam to poczucie, że jestem świątynią, ale coś tu mi nie pasuje. W 3 dni wstałam, ale była tak cholernie ciężka ta walka. Dziewczyny mówią, uwielbiam, bądź wdzięczna. Pamiętam, jak w tym momencie siedzę na toalecie i próbuję uwielbiać i święty, potężny jesteś Panie nasz. Ja przez łzy, takie mam widzenie, jakby kaseta stara magnetofonowa, która się zacina. Mówię, nie dam rady, nie dam rady, Boże pomóż mi, bo 3 dni i jak mnie stąd nie wyciągniesz, to ja dłużej nie będę mogła w ten sposób żyć. Wiecie co, ja tu jestem i od lipca żyję z Bogiem. Alleluja. Amen. Jeszcze nie. Jeszcze mam 2 rzeczy. Krótko, ale jeszcze mam 2 rzeczy. Bóg Wszechmogący, dzisiaj Artur powiedział, Bozia. Wiecie co? Ja jestem tutaj dzisiaj, żeby tą Bozię i tego Boga, który był duży, ale chyba niewystarczająco duży dla mnie, zmieniać na Boga Wszechmogącego. Na wielkiego Boga. I 3. rzecz jeszcze. Słuchajcie, ja byłam tutaj, jestem tu 2. raz fizycznie. I ostatnio na tym lipcu, nie w sierpniu, na tym uwielbieniu, wiecie, 7 godzin, nie wiem ile to trwa, ale mówię, kurczę, jarać mi się chce, bo ja osoba paląca, nie? Mówię, kurczę, no nie wyjdę na uwielbieniu, nie? Dzisiaj mi się nie chce, nie palę, ale w 3 dni depresji wyszła. Super. To takie rzeczy właśnie, o, to jest Bóg. To jest Bóg, słuchajcie. I wiecie, dlaczego to jest nam potrzebne wszystkim słuchać takich rzeczy? Żeby się utwierdzać w prostocie Boga, nie? Prostocie Boga.